Cześć, witam wszystkich. Ostatnio była taka mała sprzeczka, kurczę, na live'ie. Chłopak do mnie pisał, że u niego koszt wyprodukowania jednego balota w gospodarstwie to jest 35 zł. Ja się z nim kłóciłem, że u mnie minimalny koszt to jest okolice 70-75 zł. No i tam wyszło do tego, że aż chciały zobaczyć te moje wyliczenia, dlaczego tak dużo. No to kolego, już liczymy prosto. Zaraz ci policzę. Tak, wiosenne nawożenie. Załóżmy, że trzeba dać stówkę saletry, stówkę soli potasowej i no załóżmy stówkę superfosfatu. Liczmy te nawozy po 1500 zł na tonę. To załóżmy, że jak po 100 kg, to po 150. Już po prostu ja tak będę ograniczał, nie? 150 razy 3, bo 3 składniki leco. To jest 450 zł. Same nawożenie. Teraz do tego nawożenia trzeba doliczyć koszenie. Mi się wydaje, że stówka. Zgrabianie. Mi się wydaje, że 50 zł. Do hektara. Wszystko liczymy do hektara. 50 zł. I ewentualne, załóżmy, przewracanie tej trawy kosztuje 25 zł. To trzeba dodać 100 plus 50 plus 25, to jest 175 zł. Kosztuje skoszenie, zgrabienie hektara. Ale są trzy pokosy, no to trzeba liczyć jeszcze razy 3. No to mamy tak, 975 zł. No i teraz zbelowanie i przywiezienie do domu i owinięcie. Załóżmy, kolego, że są trzy pokosy. Pierwszy pokos 10 balotów, drugi pokos 10 balotów, trzeci pokos zawsze jest słabszy. U nas to tylko pierwszy się zbiera. Drugiego nie było, trzeciego nie było, ale załóżmy, że trzy pokosy i pierwszego 10, drugiego 10, trzeciego załóżmy 5. 25 balotów z hektara. Realnie tak u nas można zebrać te 25 bel z hektara. To dodajemy do tego teraz 25 i każdy balot tak, moim zdaniem tam nie, już nawet ja nie przeliczę, nie będę tego liczył dokładnie, po prostu to tylko tak na oko jest wszystko liczone. Jak ktoś się nudzi, niech przewinie dalej. Folia 12 zł, zbelowanie 5 zł, sznurek czy tam siatka 2 zł. I załóżmy przywiezienie do domu, zwiezienie, ustawienie, złotówka. Nie, to już taka najtańsza linia oporu. 20 zł, nie? 20 zł kosztuje nas po prostu zbelowanie tego, owinięcie, przywiezienie do domu. To 25 belek razy 20 zł. To się równa już, kolego, taki koszt. Nie wiem, czy tu widać. 1475 zł. I łąki trzeba co jakiś czas przesiewać. Dajmy na to, że raz na 10 lat. Raz na 10 lat przesiewamy. Koszt takiej uprawy u mnie w gospodarstwie wychodzi około 3000 zł. Jak ja to liczyłem, po prostu, nieraz liczę po prostu. Orki, odwapnowanie, nieodwapnowanie. Nawożenie, dobre jakościowo trawy trzeba przecież wsiać, trawa nie jest tania, ale już nie będę liczył 3000 zł po prostu kosztu uprawy hektara trawy, liczę 2000 zł, 1 hektar żeby uprawić trawy, 2000 zł po najtańszej linii oporu. U nas takie łączki, wiecie, piździałki, jak ktoś ma łączkę z 10 hektarów w kawałku, to też inne koszty wychodzą, nie, bo to przejazdów się nie liczy. Czyli 2000 raz na 10 lat, to w skali rocznej trzeba do tego dodać jeszcze 200 zł. I taki masz minimalny, kolego, kurde, koszt zrobienia 25 bel. To teraz trzeba to podzielić na 25. I jeden balot wychodzi 67 zł. Już nie będę tutaj mówił o jakimś oborniku, o jakimś laniu szamba,
o jakiejś amortyzacji prasy. Nie będę tego gadał, nie? Bo to już zapomnijmy o tym, nie? Załóżmy, że się kurwa nic nie psuje, to jest koszt wyprodukowania jednego balota. Jednego balota. I teraz załóżmy, balot ma 500 kilo, to trzeba to zrobić razy 2. No i to na wychodzi siano kiszonki, strawy 134 zł. I się tam jeszcze pokłóciliśmy, raczej pokłóciliśmy, różnica zdań, że kukurydza jest droga w uprawie i to drogo wychodzi. Kurczę, u mnie kukurydza na przykład wychodzi od 110 zł do 120 zł maksymalnie za tonę. Ja już nieraz, kurczę, liczyłem, podsumowałem wszystko. Od, kurczę, takiego talerzowania poprzez orki, obornik, nawozy, sieczkarnie, nawet folie na pryzmy policzyłem. Nawet siatki policzyłem dodatkowo na pryzmy. Policzyłem nawet, kurczę, tych chłopaków, którzy byli przy silosie i po prostu podrzucali. Wszystko policzyłem. I kukurydza wychodziła taniej. No, moim zdaniem ogólnie kukurydza to jest najtańsza pasza dla zwierząt, dla krów. Nie ma, kurde, nic tańszego. Nie ma nic tańszego, kolego. A jak ty liczyłeś, że ci na przykład balot wychodził po 35 zł? Nie wiem. Napiszcie mi, jak to u was wychodzi. Weźcie, jak możecie, podsumujcie sobie tak, kurczę, nawożenie i ilość wyjazdów na te działki, ilość balotów, średnio ich masę i ile taki balot, kurczę, u was gotowy, przywieziony na podwórko realnie kosztuje, nie? Bo u mnie no to takie to jest taka średnia, mi się wydaje, i na przykład koszt 70 zł to jest normalnie realny koszt tego balota. Dobra, nie wiem, czy nie za długo. Pozdrowienia. Napisz mi tam, kolego, kurczę, pod filmem, jak to ty liczysz, że ci wychodzi 35 zł, bo ja nie mam pojęcia, nie? Nawet jeśli byśmy nawozy, kurde, odjęli, to i tak ten balot by wychodził jakieś okolice 50 zł. To chyba, że w ogóle tak, nie odsiewasz tych łąk, tylko liczyłeś po prostu koszenie, kurwa, zgrabianie i belowanie. No to wtedy to się zgodzę z tobą, nie? Że 35 zł. Ale to już na takich działkach, jeśli tylko kosisz, belujesz i zbierasz, to jednego pierwszego roku będziesz miał tam ok, drugi jeszcze jako taki, na trzeci rok już tam praktycznie nic nie będzie rosło, bo jak nie podsiewane, to tam będziesz zbierał po 4-5 balotów z hektara i... I wtedy i cię będzie taniej to kosztowało. Dobra, bo za długo i tak. Pozdrowienia, na razie, i do następnego. Siema.